Rozmowa dnia, Anna Czcińska, witam Państwa. Rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Sytuacja epidemiczna w regionie będzie tematem rozmowy dnia, a gościem programu jest dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Witam serdecznie Pana, Panie doktorze. Wirus atakuje, wirus mutuje, wirus jest groźny. Czy groźna jest, niebezpieczna również sytuacja epidemiczna w regionie? Sytuacja epidemiczna jest niebezpieczna w Polsce. Epidemia nadal trwa, nikt jej nie odwoływał. Jak wiemy, epidemia jest nieprzewidywalna, co daje temu teraz obraz. Koronawirus miotuje, mamy trzecią falę koronawirusa. Miejmy nadzieję, że jest to ostatnia fala. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak wysoka jak na przełomie października i listopada, ale musimy się przygotować na to, że koronawirus, tak jak inne wirusy, będzie mutował. Będzie mutował, tak jak to widać, w stronę bardziej zakaźną, że więcej osób może ulec zakażeniu, jak to ma miejsce przy wariancie brytyjskim czy wariancie afrykańskim. I myślę, że w przyszłych miesiącach musimy być również na to przygotowani. Dlatego tak ważne jest cały czas apelowanie o zachowanie zasad DDM i szczepienie jak największej liczby osób, szczególnie tych osób z grup wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. A co ma wpływ na wzrost zakażeń? Właśnie te nowe mutacje, o których Pan mówi, czy to, że raczej tych obostrzeń czy też podstawowych zasad sanitarnych się być może nie przestrzega? Akurat zbiegły się dwie sytuacje. To, że mamy nowe mutacje, znaczy nie aż takie nowe, mówię, wariant brytyjski znany był już od końca zeszłego roku i było to pewne, że my ten wariant brytyjski również mamy w Polsce, ale nie sekwencjonowaliśmy rutynowo genomu SARS-CoV-2. W tej chwili sekwencjonujemy. Również w naszym województwie, co mogłoby tłumaczyć, że jak Państwo doskonale pamiętają, w styczniu, w lutym tą sytuację, gdzie nasze województwo przodowało w liczbie osób zakażonych i z uwagi na to, że mamy połączenia z Londynem, z naszego lotniska, że dużo osób pracuje na Wyspach Brytyjskich, stąd ten wariant również prawdopodobnie był w naszym województwie. Druga rzecz, rzeczywiście po odmrożeniu części sektorów nie stosujemy się do tych obostrzeń. Po prostu jesteśmy zmęczeni sytuacją z pewnym lockdownem, z pewnymi zakazami i lekceważymy bardzo często podstawowe zasady, czyli dystans, dezynfekcja i maseczka, co w tej chwili obserwujemy po kłosie tego, czyli wzrost liczby zakażonych powyżej 12 tysięcy. To jest zmęczenie, ale też jest i nadzieja, bo są szczepienia. Na ile szczepionki są bardzo dobrą odpowiedzią na nowe mutacje? Czy powinniśmy się niepokoić, że jest coraz więcej mutacji, a szczepionki być może nie są bezpieczne, czy nie? Czy raczej powinniśmy, czekając na swoje szczepienie, też wiedzieć, mieć pewność i spokój, że ona nas ochroni? W tej chwili na mutację brytyjską dostępne szczepionki są jak najbardziej skuteczne. Chronią one przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i przed śmiertelnością z powodu choroby. Jednakże nie wiemy, w którą stronę i czy będzie koronawirus tak mutował, że te szczepienia mogą być nie do końca skuteczne, ale na szczęście obecna technika, obecna nauka pozwala na szybką zmianę szczepionek, szczególnie mRNA, do aktualnych mutacji. Ale tak jak mówię, jeżeli będziemy stosować zasady DDM, jeżeli w miarę szybko zaszczepimy większość społeczeństwa, jest szansa, że nie będziemy transmitować koronawirusa i on nie będzie miał możliwości szybkich mutacji. I tutaj są chyba te najważniejsze bariery, bo jeżeli chodzi o szczepienia, to program szczepień nie jest tak realizowany, jak być powinien, bo nie ma szczepionek, a jeżeli też chodzi o te zasady społeczne, to jak już Pan wspomniał na początku, są apele, żeby ciągle je stosować, chociaż po roku na pewno nie zawsze są stosowane, chociaż powinny. Ale to są właśnie te bariery i też jest chyba kolejny taki sygnał, który można usłyszeć od lekarzy, że coraz więcej pacjentów w ciężkim stanie bądź też w trybie pilnym jest skierowanych do szpitala, bo późno zgłasza się na leczenie. Kiedy jest taki moment, gdzie naprawdę nie warto już samemu sobie pomagać, tylko trzeba skorzystać z porady lekarskiej?
Pamiętajmy, że koronawirus SARS-CoV-2 namnaża się w naszym organizmie mniej więcej 7 dni od początku objawów klinicznych. Więc jeżeli my się zgłaszamy do szpitala, bo źle się czujemy w drugim czy w trzecim tygodniu choroby, to niestety mamy ograniczone pole jako lekarze do leczenia, bowiem nie możemy zastosować zarówno osocza ozdrowieńców z COVID-19, jak i remdesiviru, bo po prostu nie ma wirusa w tym momencie, nie namnaża się on i nie mają na co działać te leki. Wtedy leczymy tylko powikłania. Dlatego jako lekarze cały czas apelujemy, również apelujemy do lekarzy rodzinnych, którzy zajmują się ambulatoryjnie pacjentami z COVID-19, żeby monitorowali swoich podopiecznych, szczególnie jeżeli przedłuża się gorączka, jeżeli pojawia się duszność lub krótki oddech lub łatwe męczenie, a na pulsoksymetrze spada saturacja poniżej 90, wtedy obligatoryjnie taki pacjent powinien znaleźć się w szpitalu, mieć wykonane zdjęcie klatki piersiowej, czy nie rozwija się śródmiąższowe zapalenie płuc, czy nie ma powikłań zatorowo-zakrzepowych i wtedy tego pacjenta leczymy. Jeżeli jakikolwiek pacjent ma cień wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, a ma rozpoznane zakażenia SARS-CoV-2, w każdej chwili może skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub zadzwonić do zespołu ratownictwa medycznego i ono szacuje, czy rzeczywiście przewieźć tego pacjenta do szpitala na dalszą diagnostykę, czy nie. Ale tu bardzo ważny jest czas, żeby ci pacjenci nie trafiali w drugim, trzecim tygodniu choroby, kiedy naprawdę jest już za późno i wtedy możliwe są poważne powikłania. No mówimy o tym, że liczba pacjentów rośnie, chorych, ciężko chorych i pewnie w ciągu najbliższych dni, tygodni tak będzie. Czy dobrą decyzją było, panie doktorze, by otworzyć szkoły dla najmłodszych, galerie, hotele, wiedząc, że trzecia fala nadejdzie? Generalnie my tej trzeciej fali spodziewaliśmy się na początku stycznia, przełom stycznia czy przełom lutego jako pokłosie Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii zimowych dla dzieci wszystkie o jednym czasie w Polsce. Tej fali nie było. Pozwoliliśmy klasom 1-3 na rozpoczęcie nauki stacjonarnej. Nie było dużego wzrostu liczby chorych. Część wynikało z tego, że testowaliśmy wtedy nauczycieli w kierunku SARS-CoV-2 przebiegu bezobjawowego i rzeczywiście odsetek tych nauczycieli był dodatni. Stąd mogliśmy dalej kontynuować naukę dzieci 1-3 w szkołach. I rzeczywiście, nie obserwując tego spadku, mogliśmy, nie obserwując tego wzrostu diametralnego liczby zakażonych, zostały odmrożone pewne sektory gospodarki i rzeczywiście to było duże zaufanie społeczne, że jednak nasze społeczeństwo polskie będzie się trzymało obostrzeń, szczególnie zasad DDM, ale to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach od odblokowania hoteli, od odblokowania stoków, niestety bardzo mijało się z tym zaufaniem społecznym. Stąd obserwujemy to, co mamy i niestety możemy obserwować tą trzecią falę, która się od tego czasu zaczęła. No, sytuacja robi się niebezpieczna. Warmińsko-Mazurskie na przykład jest już pod szczególnym nadzorem epidemicznym, ale mieszkańcy mogą się przemieszczać. To region, który sąsiaduje z Kujawami i Pomorzem. Czy jest tutaj jakieś niebezpieczeństwo, że być może już wkrótce liczba zakażeń może wzrosnąć? Praktycznie w każdej Polsce, w każdym województwie w Polsce może się znaleźć w strefie właśnie takiej jak warmińsko-mazurskie. Trwa epidemia. Rzeczywiście, jeżeli wprowadziliśmy obostrzenia szczególne na województwo warmińsko-mazurskie, powinno być również ograniczenie przemieszczania poza obręb tego województwa mieszkańców, bo zawsze jest to ryzyko transmisji, zawsze jest to ryzyko ekspozycji dla innych. Ale tak jak podkreślam, każde województwo w każdej chwili może znaleźć się w podobnej sytuacji. A każdy z nas powinien o tych podstawowych zasadach dezynfekcja maseczki i dystans o tym pamiętać. I pytam o to w kontekście dzisiejszego raportu naukowców Polskiej Akademii Nauk, którzy piszą wprost, w najbliższych latach nie można się spodziewać całkowitego powrotu do sytuacji sprzed pojawienia się COVID-19, a to jest czas, kiedy chyba każdy z nas marzy o tym, żeby było w końcu normalnie, przy czym no, w najbliższych latach raczej nie będzie. Zamiast wprowadzać restrykcje, należy tworzyć nowe normy społeczne, panie doktorze. To, że jakie, z czym będą związane? To oczywiście. My w XXI wieku nie byliśmy przyzwyczajeni, szczególnie w naszej szerokości geograficznej, nad chorobami wysoko zakaźnymi. Co prawda przez chwilę było zagrożenie wirusem eboli, byliśmy na to przygotowani, ale coraz więcej chorób zarówno tropikalnych, jak i chorób zakaźnych, takich, które mogą wywołać pandemię, może się pojawić. I co roku od paru lat Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega w swoim raporcie, że choroby zakaźne mogą być naprawdę
naprawdę zagrożeniem dla zdrowia cywilizacyjnego. I rzeczywiście powinniśmy większą wagę przykładać właśnie do tych zasad, o których mówiliśmy od początku, czyli higieny, dezynfekcji, maseczek. Myślę, że te maseczki z naszego życia społecznego nie miną tak szybko. Proszę zobaczyć, jak to jest po pandemiach, epidemiach SARS-CoV-1 czy epidemii MERS w Chinach. Dalej oni noszą maseczki, mimo że przez wiele, wiele lat nie było aż takiego zagrożenia epidemiologicznego, a oni jako przyzwyczajeni społeczeństwo na co dzień również noszą maseczki ochronne. Dystans, dezynfekcja, maseczki, to hasło, te najważniejsze terminy będą obowiązywały jeszcze przez lata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu był dr Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.